Wszystko jutro. Zresztą pozostajemy w teatrze. Zapraszamy do Teatru Ateneum, gdzie 2 kwietnia najnowsza premiera spektaklu opartego oczywiście na twórczości Wojciecha Młynarskiego. Róbmy swoje. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że... Róbmy swoje, póki jeszcze ciut się chce. Skromniutko, od na własną miarkę, majstrujmy coś, chociażby arkę. Tatusiu, róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Dziś sprawdziliśmy pojemność naszej kanapy. Okazało się, że jest wyjątkowo pojemna. Zmieścili się na niej Krzysztof Gosztyła, Sebastian Jasnoch, Katarzyna Ucherska, Tomasz Szuchart, Julia Konarska. Na naszej kanapie, dosłownie naszej, także reżyser spektaklu Widowiska, Wojciech Borkowski. Dzień dobry. Bo jest to spektakl, a nie koncert. Nie tylko koncert. To jest pewna historia opowiedziana piosenkami niezwykłego twórcy, czyli Wojciecha Młynarskiego. Co się pojawi na scenie, drodzy państwo? Pani Julio. Na scenie pojawimy się my, bo jesteśmy tutaj w niepełnym składzie. Jeszcze towarzyszyć nam będą koleżanki na zmianę, które będą grały w dublurze Joasia Kulik oraz Olga Sarzyńska. Akcja się dzieje, o ile mogę zdradzić, trochę musisz. Zapytać reżysera, ile możemy zdradzić. Panie reżyserze, został pan wywołany do odpowiedzi. No, ja myślę, że nie możemy tu mówić o historii, która się tam przewijała, bo to by było za dużo powiedziane. To jest spektakl, nie koncert, ale polegający przede wszystkim na tym, że posiłkujemy się pewnymi zdarzeniami, które są gdzieś tak jakby trochę na marginesie, które nam pomagają. I to, nie chcę się wierzyć w to, ale pomagają nam uwydatnić tekst. Ale dzięki, tutaj od razu muszę to powiedzieć, dzięki Jarosławowi Stańkowi, który zgodził się współtworzyć ten nasz spektakl. I tutaj tak prawdę mówiąc, to powinien być na afiszu jako współreżyser. Piosenki Wojciecha Młynarskiego z jednej strony to piosenki o takiej wspaniałej rzeczywistości, a z drugiej strony to utwory na przykład z PRL-u, to były utwory, które wywoływały uśmiech. Niektórzy mówią, że pomagały przetrwać tamte czasy. Piosenka Róbmy swoje to właściwie jest piosenka, którą kolejne pokolenia śpiewają. To też jest tytuł tego spektaklu. Czy te utwory, które my znamy, zabrzmią w czasie koncertu, czy to może będą zupełnie inne utwory do tej pory mniej odkryte? Coś zdradźcie. Proszę bardzo, panie Krzysztofie. Panie Krzysztofie, proszę, ja jestem młodszy niestety. Proszę, nie, ja bym bardzo prosił. Najprościej rzecz biorąc, chyba nie będziemy się zajmować w ogóle tym, co jest piosenką popularną, a wiele takich znakomitych powstało, których tekstów autorem jest pan Wojciech Młynarski. I wszyscy znamy, jesteśmy na wczasach, które prześladowało pana Wojciecha, jak twierdził, gdziekolwiek się znalazł, to proszono go o zaśpiewanie tego, czy Niedziela na Głównym, czy Nie ma jak u mamy, i tak dalej, i tak dalej. Tym raczej nie będziemy się tego wieczoru zajmować, raczej będziemy zajmować się tym, co jest taką szczególną sferą działalności Wojciecha Młynarskiego, a mianowicie felietonem śpiewanym. I on to doprowadził do, on, pan Wojtek doprowadził to do jakiejś formy znakomitej. Z przyjemnością się za to bierzemy. I zawsze to jest taki uniwersalny temat, to znaczy pochwała inteligencji i walka z głupotą. Bardzo, bardzo odważne przedsięwzięcie. Mówi się o panu Wojciechu Młynarskim, że rzeczywiście jest takim śpiewającym, rozśpiewanym, piszącym publicystą. A czy doświadczenia w serialu BODO pomogą w interpretacji tych utworów, panie Tomku? No rzeczywiście jest to taka jakaś kontynuacja przygody ze śpiewaniem po BODO. I mam nadzieję, że gdzieś tam doświadczenie, które tam wyniosłem oraz zajęcia ze śpiewu, które miałem przy okazji, że gdzieś wyjdą. Natomiast jakby to nie o mnie, tylko to jest sytuacja bardziej właśnie pana Wojciecha Młynarskiego i jego wypowiedzi. Mamy nadzieję również, że gdzieś uda nam się opowiedzieć, oprócz tego, co tutaj powiedział Krzysiek Gosztyła właśnie o tej inteligencji i głupocie,
to, że gdzieś jeszcze zabierzemy jakieś słowo w rozmowie na temat kondycji Polaka. Nie będę się bał chyba użyć tego słowa. Kondycji Polaka dzisiejszej. Gdzie my jesteśmy? Czyli nie jest to wyłącznie podróż sentymentalna i przypominanie utworów dobrze znanych i ich reinterpretacja, tylko szukanie kontekstów w dzisiejszej rzeczywistości. No chyba... Panie reżyserze. W każdej rzeczywistości, bo to są teksty, które są nie są zawsze aktualne. To cechuje mistrzów o każdej rzeczywistości. W tamtych latach, w późniejszych latach, w tych latach. Chyba też ważnym takim aspektem tego wydarzenia jest to, że przecież to jest podwójny jubileusz, bo jubileusz 75-lecia samego Wojciecha Młynarskiego i 30-lecia sceny na dole Teatru Ateneum, a przecież Wojciech Młynarski jest artystą Teatru Ateneum. Znaczy, bardzo związany z Teatrem Ateneum, to pamiętam spektakle Brela i Hemara, wspaniałe na tamte czasy. A my mamy taki nieustający, przyjemny obowiązek odwdzięczania się mistrzowi. Już kiedyś jeden spektakl powstał, reżyserowała go Magda Umer, to był Młynarski, czyli Trzy Elementy. A teraz od kilku lat chcemy się odwdzięczać dalej, ale było mnóstwo przeszkód. I cały czas coś przeszkadzało, żeby się odwdzięczyć. I teraz o mały włos też by nie doszło do z różnych powodów. Ale się udało. Ale się i 2 kwietnia. Więc się odwdzięczamy po raz. Czyli już za kilka chwil, próby generalne w toku. Jak wasze emocje, powiedzcie? No jest bardzo dużo stresu na pewno, bo zmierzenie się z taką materią i z takimi tekstami pana Wojciecha jest niewątpliwie bardzo dużym zadaniem. Tak naprawdę my jesteśmy młodymi ludźmi. Będziemy pewnie nadrabiać swoją energią i swoim zapałem do pracy. Będzie to spektakl, musical, widowisko, kameralny koncert. Na pewno. Okay. Jarosław Staniek, jak się spotkał ze mną pierwszy raz, to no bo ja nie jestem zawodowym reżyserem, ja mu zadam takie pytanie, zapraszamy go do współtworzenia tego spektaklu i ja bym chciał, żeby to był taka choreografia, ruch sceniczny, który nam uwydatni tekst. I on się tak na mnie popatrzył, że chyba ten człowiek nie za bardzo wie, czego chce, no bo zwykle ruch zakłóca nam tekst, ale potem jak już wychodził z drugiej próby od nas i powiedział, to ja teraz idę do jakiejś poważnej pracy, to już wiedziałam, że wszystko na dobrej drodze. Ale partii tanecznych, proszę się nie spodziewać. Nie. Będą Państwo mogli się przekonać. Mamy małą niespodziankę dla Państwa. Już za chwilę artyści wystąpią na naszej scenie w takiej krótkiej zapowiedzi tego, co będzie można zobaczyć już 2 kwietnia w Teatrze Ateneum. Bardzo dziękujemy za spotkanie. Zapraszamy na naszą scenę. Już teraz. Zapraszamy. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że na naszej kanapie można pomieścić, na naszych kanapach, nawet 6 gości jednocześnie. Szanowni Państwo, to prawie wszystko w dzisiejszym programie, no bo za chwilę na scenie fragment pokazu tego, co za chwilę będzie można zobaczyć w Ateneum. Życzymy Państwu wesołych świąt. Do zobaczenia już za tydzień, punktualnie o godzinie 16, a w internecie oczywiście jesteśmy cały czas. Kłaniamy się. Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy w upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe świecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam błonią ci, co walcem wygrażali. My możemy być w kłopocie, ale na rozpaczy nie. Jeszcze nie, długo nie. Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei.
Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które zdraka się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć stronie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła i myśli sobie i kar, co nieraz już tu runął. Jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze zielone gramy, choć życie nam doskwiera, gramy w nim swoje role na tuszczycy bez suflera. W najbliższych sztukach gramy, lepszej co się skończy źle. Jeszcze nie. Pamiętajcie Państwo, żeby się uśmiechać, to najlepszy sposób na poprawienie sobie tanio urody.